Weekend, a jak weekend, to piłka nożna. Tam był faul, tak. Faul. Witam Cię w Dunowie, pięknym dniu. Piłka nożna, samego rana. I nawet udało mi się strzelić bramkę. Prawie przewrotką. Znaczy, przewrotka wyglądała w ten sposób, że upadłem na ziemię i tu... Co się śmiesz? Już tłumaczy, nie wkręca, że przewrotką. Co ty? I później lajkują mi te posty. Nie, już tak w pół ślizgu po prostu upadałem i strzeliłem bramkę. Ale zabrałem obrońcę. I teraz tak, po meczu tutaj. Kontuzję pokaż, noga też. Nie, akurat cię będę dupę pokazywał. Nie, nogę. Chodzi o noga rozwalona. Ja tutaj też troszeczkę pozierane. Tutaj też kontuzja. A pokaż, ty też masz coś? Ja mam. Bramkarz tylko nie ma kontuzji, ale on to w ogóle wiesz. On nie gra. On nie gra. Nic, Piotrek, nie mówiłem o tobie, nie. A chciałem powiedzieć, że wygraliśmy 3-2. Było 2-1. Ale że od razu strzeliliśmy tą bramkę. Oni wznowili? Nie. Tak. Ten. My straciliśmy? I od razu robiliśmy akcję i brama. I to było piękne. To było piękne. 3-2. I nie spodziewaliśmy się, bo z dobrym zespołem wygraliśmy. Natomiast w przeciwieństwie do wczorajszego dnia, po prostu cofnęliśmy się bardzo mocno. W środku prawie wszyscy byliśmy. Taka, wiesz, mur. No ale nie chodzi o piękną grę, chodzi o efektywną. A u nas w kościele komunię dzisiaj. Mamy godzinę 11:40, niedziela, a ja jeszcze nie rozegrałem żadnego meczu, więc po piłce teraz szybko muszę jak najwięcej meczy rozegrać, do poniedziałku do 9:00, nie wiem ile rozegram, na pewno nie, tutaj nie ma, 30 meczy jest w lidze weekendowej. Ale ci dostali 3 owoce. Kto dostał 3 owoce dzisiaj? On. Dobrze, już? Tak, już 3 owoce. Czyli słuchaj. I on też nie zjedzie. Milo. Co? Ja to sobie wszystko poczytam. I jeżeli pozwolisz. Ale daj im. Nie, daj im. Ja wrócę dopiero. Opiedzę. Brzoskwinie. Tak. I słuchaj, i uwierz mi, no trzeba więcej dawać im różnych warzyw. Ja się przyglądam, jakie. Zobacz, buraki, seler naciowy, seler. Pietruszki. No, pietruszkę to jedzą. Marchew jedzą, pietruszkę. No ogórki, pomidory, paprykę jedzą. O, kalafior, aha, że zdyma. Chłopaki, od dzisiaj dziadek Marcin będzie was żywić. No, więcej warzyw, więcej owoców będzie. Ale nie za dużo, owoców nie może być za dużo. Nie wierzę, wiedziałem. Nie wierzę w to. Marcel, mama wzięła te śmieci? Tak. Ale one były ciężkie. Ale tak też zastanawiałem się, czy mama jej weźmie. Musiałem się wrócić do domu po kartę pamięci i wcześniej zszedłem. Nie mogę ten oddychać. Wcześniej zszedłem, bo idziemy z Kasią do sklepu, ale wzięliśmy się te śmieci. I zastanawiałem się, Kasia, mówię, jest prawdopodobieństwo, że wzięłaś te śmieci ciężkie i sama wyrzuciłaś. I tak też się stało. No przecież ja mogłem to wyrzucić. Zapomniałem maseczki, ale na szczęście Kasia ma też przyłbicę. Szukam w ogóle modelki do zdjęcia. Może byś wystąpiła. Przy ubicy. Oj, tam nie stać mnie. Przyszedłem do galerii, bo muszę kupić jakieś rzeczy czarne. Ostatnio byłem na pogrzebie w czwartek, a teraz w środę będę miał kolejny pogrzeb. Z tym, że to jest to pogrzeb z najbliższego otoczenia, z rodziny. Takiego pogrzebu nie miałem. Czekaj, kiedy mój dziadek zmarł, jak ja miałem 16 lat. Czyli to było, czyli mniej więcej jakieś 25-24 lata. Nikt, mówię, z takiego najbliższego otoczenia rodziny nie umarł. No tyle lat, wyobrażasz sobie? Tyle lat, ale teraz jest. Natomiast nie będę dużo mówił, z tego względu, że część rodziny pewnie by nie chciała, żebym tutaj mówił i stąd się powstrzymam od zbytniej informacji, ale muszę kupić ubrania czarne. Bo po prostu, bo nie mam na swój rozmiar czarnych ubrań. Ale wiesz, spodnie, slim fit. A co, że złe? Dobre na niego? Tak, będzie dobre. Przymierzamy teraz koszulę dla Miłosza. Będzie dobre. No i tak, przymierzam koszulę. Ale czuję, że to jest kiepski materiał, 9 dych, sporo. Spodnie mam na sobie. I oczywiście, jak zwykle, największe problemy są tutaj. I w łydkach. To jest standard. Ale na szczęście materiał tutaj jest rozciągliwy, więc luz.
No i coś tam wyhaczyłem. Kasia w zasadzie za 20 zł. Na razie kupiłem tylko tą bluzkę. Idziemy dalej. Zostawiłem sobie tam spodnie, żeby ewentualnie jak wrócę, to żeby wziąć. No i mówię do Kasi, że ja to tak nie... Moje zakupy wyglądają zupełnie inaczej. Po prostu, jak już jest coś fajnego, żeby jak najszybciej. Żeby wejść, kupić i jak jest ok, kupuję i koniec. A nie tak, że na zasadzie, że chodzę, przejdę wszystkie sklepy, pooglądam, poprzymierzam i dopiero tam, gdzie mi się najbardziej podoba, to kupuję. Czyli wracam do tego sklepu. Nie, ja nie mam czasu na to, ale najwidoczniej takie zakupy to jest domena kobiet. Za to żona mi kupiła za 20 zł koszulkę. Kupuj się z kobietą na zakupy oznacza, że trzeba też czekać. Cierpliwie czekać, ale na szczęście są telefony teraz, więc jest dużo lepiej niż kiedyś. Przynajmniej się nie nudzę i coś tam sobie sprawdzam w telefonie. Jeszcze teraz na kolację. Ja nie jadłem, bo ja przed wyjściem na zakupy sobie zjadłem. Ale... A mogę widać? Pałeczkami. Tak, nie ma pałeczek. A nie, są pałeczki, Kasia? A nie ma tutaj pałeczek chyba. Nie ma pałeczek. A tu weź widelce. A jaki sos jest dodany do tego, czy nie? No, bardzo tu. Ten, wasabi. Gdzie tu są? Kasia, ale Marcel niech też... Chodź Marcel, sushi zjedz. Marcel, zrób pauzę. Posłuchaj, możesz zjeść, bo to jest ryż. Wybierz sobie takie, gdzie jest najwięcej ryżu. Musisz jeść. A to jest krewet. Nie, to jest... to jest imbir chyba. Pokaż, jaki jest zapach. Imbir. Marynowany imbir. Ale tutaj to jest normalnie ryż. To możesz... A ta skórka? A ta skórka to są takie wodorosty. A to jest, jakby, to jest jakby liście, o, coś w tym stylu. A w środku, no masz marchewkę, co tu jest? Warzywa. Wasze świnki na pewno by chętnie to zjadły. Musisz się nauczyć jeść. Musisz. A to normalnie jak sałata taka, coś w tym stylu. Czyli dużo masła. Masła? Czego? Na dzisiaj to już wszystko. W ogóle chciałem poprosić widzów, napiszcie mi, bo muszę z Marcelem, znaczy pewnie u wielu innych jest dużo gorzej, że jedzą i wyłącznie to samo. Ale zastanawiam się, napisz mi, co jesz nie na kolację, chociaż na kolację też możesz napisać, ale co na śniadanie. Po prostu muszę Marcela zmuszać do próbowania różnych rzeczy. Oczywiście zmuszanie tak jak teraz to wyglądało. Bardziej zachęta to jest. Spróbuj, porównaj, zobacz, to są liście. Twoje... króliki? Nie, co wy macie? Co wy macie? Nie króliki. Świnki. Że świnki na przykład by to chętnie zjadły. Na tym to polega. Ja bardzo często porównuję do czegoś, żeby zachęcić. Czyli zachęcam, a nie to, że zmuszam. Jeszcze tylko chciałem pokazać... Marcin. Dobrze. Kasia pierwszy raz je sushi. Tak? I na pałeczkami jak sobie radzisz? Dobra, na dzisiaj to już wszystko, cześć.